Województwo Śląsko-Małopolskie. Taką nazwę obecnego województwa śląskiego proponują przedstawiciele Stowarzyszenia Beskidzki Dom oraz innych organizacji z małopolskiej części województwa śląskiego, informuje Dziennik Zachodni. Petycja dotycząca zmian nazwy i heraldyki województwa zostanie złożona jutro w Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Dr Grzegorz Wnętrzak, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Beskidzki Dom, powiedział Dziennikowi Zachodniemu, że akcja ma na celu równouprawnienie i dowartościowanie tych mieszkańców małopolskiej części województwa śląskiego, którzy nie identyfikują się ze Śląskiem. Dr Wnętrzak przypomniał, że znaczna część terenów obecnego województwa śląskiego leży na terenach historycznej Małopolski. To m.in. ziemia częstochowska, część powiatu bielskiego, Żywiecczyzna i ziemia zagłębiowska. Inicjatorzy złożenia petycji oprócz zmiany nazwy proponują też zmianę heraldyki, nie mają jednak gotowego projektu nowego herbu. Wnętrzak stwierdził, że nowy herb mógłby składać się w części orła górnośląskiego, a w części orła małopolskiego. Organizacje mają też wystąpić z pomysłem do premiera i parlamentarzystów. Inicjatywę popierają m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich, Stowarzyszenie Niezależni BB, Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Lokalni z Częstochowy.